Już się zbliża wieczór, a chciałem wam jeszcze pokazać. Miałem w sumie dzisiaj nic nie nagrywać z tej wycieczki rowerowej, ale jeszcze pokażę wam tutaj, bo może nieczęsto tu będę. W Gronówku jest zrujnowany stary pałacyk. To wam go pokażę. Tak szybciutko. Tutaj nawet z prawej strony też drogi widzimy jakieś betonowe części pewnie po tym pałacyku. A że tutaj pewnie raczej szybko nie będę jechał, bo trochę bym musiał zboczyć z tej trasy, co zawsze jeżdżę, to wam tylko go pokażę. No a zresztą pałacyk jest w takim stanie, że też nie wiadomo, jak długo tu będzie stał. O, tam jest całkowita ruina. Niezagospodarowany, niewyremontowany. Co do jego historii, to tam nic za szczególnie nie wiem. Nic za szczególnie nie wiem. Raczej nowożytna historia to wiadoma była taka, że był tutaj wykorzystywany do pobliskiego PGR-u, bo w Gronówku był PGR. No w Gronówku czy w Gronowie. Zresztą ta miejscowość Gronówko to jest na północny wschód od Torunia, jakieś tam kilka kilometrów chyba. Kilka kilometrów. Pozamykany ten stary pałacyk, stary dworek, więc pewnie jest tam gdzieś w rękach prywatnych. No ale szkoda, że tak sobie niszczeje. Dobra, no. Ja już teraz jadę w kierunku Grębocina. Przez Grębocin do Torunia. I kończy dzisiejszy dzień. Ale jeszcze możemy sobie zobaczyć zaraz tutaj w kierunku zachodnim, jaki piękny nas żegna dzisiejszego dnia zachód słońca. Zobaczcie, jak ładnie za drzewami. Ładnie, fajnie, udany dzień. Aktywnie na rowerze, tak to sobie lubię. A trzeba było skorzystać z tego ostatniego, pewnie tak ładnego dnia w tym roku. No, to na razie, trzymajcie się, hej.